Zarejestruj się na portalu agronomist.pl i skorzystaj bez opłat z pełnej wersji aplikacji Rolnik On, czyli kompleksowego systemu zarządzania gospodarstwem, który ułatwi Ci pracę i pozwoli zaoszczędzić czas. Moduł upraw daje Ci możliwość sprawnego i efektywnego zarządzania swoimi uprawami. Zyskujesz możliwość rejestracji wszystkich przeprowadzanych zabiegów, prowadzenie dokumentacji i mierzenia efektywności. System Rolnik On zapewnia możliwość tworzenia, przechowywania i drukowania w celach kontroli rejestrów użycia środków ochrony roślin według wzoru Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dzięki czemu łatwo spełnisz wymogi prawne. Jeśli nie masz czasu czytać setek stron dyrektywy azotanowej, wystarczy, że skorzystasz z naszego planera nawożenia azotem. W łatwy sposób opracujesz plan, a następnie będziesz prowadzić ewidencję nawożenia azotem. Wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach systemu Rolnik On otrzymujesz specjalne moduły stworzone z myślą o hodowcach. Dzięki nim zaplanujesz żywienie, produkcję mleczną oraz mięsną, a także zyskasz wgląd w historię stad. Moduł parku maszyn pozwoli Ci prosto zarządzać wszystkimi maszynami, które pracują w Twoim gospodarstwie. W jednym miejscu masz informacje o wykonanych pracach, przeglądach technicznych czy naprawach. Wystawianie faktur, rejestracja przychodów i wydatków czy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów to tylko kilka operacji, które możesz wykonać za pomocą modułu finansowego dostępnego w systemie Rolnik On. W jego ramach zyskujesz też dostęp do rejestrów VAT, dzięki któremu spełnisz wszystkie wymogi prawne. Zarządzaj swoim magazynem z poziomu komputera. Dzięki modułowi magazynu szybko wprowadzisz posiadane artykuły, skontrolujesz ich stan, a także automatycznie rozdysponujesz środki do poszczególnych prac na Twoim polu. Wszystkie najważniejsze funkcje systemu Rolnik On możesz przetestować za pomocą wersji demonstracyjnej. Poznaj to innowacyjne narzędzie. Zarejestruj się na portalu agronomist.pl i usprawniaj pracę w swoim gospodarstwie.